Znów zastał przyjaciela na malowaniu portretu Stalina. Przecież skończyłeś tamto zamówienie. Otrzymałem nowe, pilne. Moje portrety słoneczka uznano za najlepsze. Mam teraz powód do strachu. Boję się, żeby mnie naprawdę nie odznaczono jakąś czerwoną gwiazdą z obowiązkiem noszenia jej. Tego by moja polska pierś nie wytrzymała. Są jednak polskie piersi, które nawet się wypinają, żeby odznaczenie złapać. Niestety są. A ty talent zmarnujesz. Nie potrafisz nikogo bez wąsów malować. Nie szkodzi: roboty mi nie zabraknie. Lenin ma bródkę, Marks brodę. Wszystkie owieczki dostrzeżenia w mojej parafii. Też owieczki, chyba szakale. A u ciebie jest coś nowego? Po oczach widać. Ważna dla mnie sprawa. Mam sposobność dobrze się zalegalizować na inne nazwisko. Na wypadek wsypu obecnego? Tak. A jak z mieszkaniem? Oczywiście, nowe nazwisko. Nowe mieszkanie. W obecnym nie czuję się dobrze, chociaż nie jestem zagrożony. Opowiedział Antoniemu o swym zamiarze. Pokazał mu ogłoszenie w gazecie. Masz mało czasu? Dwa dni. Pójdę do Tomasza. Teraz jest w Norze. Zaczekaj tu na mnie. Czy nie można załatwić tego połównie? Chodzi o to, że on może ci dać mieszkanie. Chciał tam wsadzić kogoś ze swoich. Nie mów Tomaszowi, że będę się starał o pracę w akademii. Dobrze. Antoni poprosił Józefa, by zaczekał na niego. Gdy powrócił po godzinie, powiedział: Tomasz się zgodził, żebym sporządził dla ciebie jeszcze jeden komplet dokumentów. U nas krucho z tym za mało mamy książeczek paszportowych. A w sprawie mieszkania chcę sam z tobą porozmawiać. Idź teraz wprost do niego, a potem wróć do mnie. Wkrótce Józef, po uprzednim obejrzeniu z ulicy Firanek, znaki ostrzegawcze, wstąpił do Tomasza, który go przywitał mocnym uściskiem dłoni. Bardzo się cieszę, że pana widzę, powiedział. Proszę usiąść. Ma pan jakieś kłopoty z obecnym mieszkaniem? Tak, raczej przykrości osobiste. Nie jestem w niebezpieczeństwie. Ale czuję się tam marnie. Zacząłem nawet sam szukać pokoju. A, i przy sposobności chce pan się zalegalizować na nowe nazwisko? Tak, jeśli w przyszłości spali się jedno mieszkanie albo nazwisko, będę miał w zapasie drugie. Postaram się też o pracę u Litwinów. Nadarza mi się dobra sposobność. Świetnie. O szczegóły nie będę pana pytał. Wolę jak najmniej wiedzieć o prywatnych sprawach członków grupy. Pomówimy teraz o mieszkaniu dla pana. Mam komórkę wiewiórki, która wyszukuje pokoje dla spalonych członków grupy. Ale panu zaproponuję lokal specjalny, dobrze położony i. uniósł palec w górę. Ciekawy. Ciekawy dla mnie ze względów specjalnych. Domek jest położony na krańcu miasta, lecz niezbyt daleko od ulicy Antokolskiej, trudny do obserwacji, bo w pobliżu nie ma sąsiadów. Mieszka w nim tylko jedna osoba niezbyt stara, stara panna skromna, spokojna, która wcale nie interesuje się polityką. Chce ona wynająć niezależny pokój z kuchenką. Żeby nie żyć samotnie w domu. Szczegóły te otrzymałem od kierowniczki wiewiórek. Hmm, a jakie są względy specjalne? Przechodzę do nich. Pan Owa jest krewną znanego przywódcy ruchu białoruskiego. Skrajnego nacjonalisty. Oddanego całkowicie sprawie utworzenia niepodległej Białorusi. Może pan słyszał o panu W. Hmm, słyszałem dużo, ale go nie znam osobiście. Dobrze. Otóż ogród tamten, działka ziemi i domek są jego własnością, odziedziczoną po kimś z krewnych. Ale mieszka tam stale owa panna, która opiekuje się jego posiadłością i jakoś z tego się utrzymuje. Ale panna mnie nie interesuje. Mnie również. Natomiast, pan W. bardzo, jeśli pan tam zamieszka, proszę zwrócić uwagę na wszystko, co będzie miało z nim związek. Nie jest to zadanie dla pana, lecz informacja, z której może będziemy mieli pożytek. Oto dokładny adres podał Józefowi świstek papieru. Kierowniczka wiewiórek jeśli pan tam zamieszka, nie będzie o tym wiedziała. Bardzo dziękuję. Hmm, to chyba wszystko. Łączność nasza działa niezawodnie, a w sprawie pilnej może pan się zgłosić do mnie bez uprzedzenia. Od Tomasza poszedł znowu do Antoniego, który go sfotografował kilka razy w różnym oświetleniu. Chodziło o to, aby zdjęcia do nowego paszportu były podobne do jego właściciela, ale różniły się od fotografii w poprzednim paszporcie. Ustalili personalia. Uchodźca z Warszawy. Kawaler. Rok urodzenia cofnięto o dwa lata. Zawód. Handlarz domokrążca. Imię zostawiono Józef. Nazwisko wybrano. Makarewicz. Antoni obiecał załatwić sprawę dokumentów na zajutrz do wieczora. Józef poszedł pod podany mu przez Tomasza adres. Ulicę znalazł łatwo. Domek był położony osobno, na wzgórzu. Schodnika nie było go widać. Dojść tam można było z kilku stron. To się bardzo podobało Józefowi. Otworzył furtkę w wysokim parkanie od ulicy i skierował się ścieżką w stronę wzgórza. Zobaczył zlewa studnię z drewnianym kołowrotem, na którym była owinięta linka do wyciągania wiader. Obok studni stała kobieta. Była odziana w lekką, załataną w wielu miejscach sukienkę. Na bosych stopach miała trepki z drewnianymi podeszwami. Nalewała wodę z dużego okutego żelaznymi listwami drewnianego wiadra do dwóch blaszanych wiader. Józef był pewien, że jest to osoba, o którą mu idzie. Swobodnie i wesoło powiedział: Dzień dobry, pani Jadwigo. Kobieta wyprostowała się. I ze zdziwieniem patrzyła na przybysza, którego była pewna, dawniej nigdy nie widziała. Dzień dobry, panu, odezwała się. Słyszałem od znajomych, że pani chce wynająć pokój z kuchenką. Zgłaszam swą kandydaturę, bo położenie domku bardzo mi się podoba. U pani tutaj, jak na wsi, cicho, zielono, dobre powietrze. Tak, chcę wynająć mieszkanko, ale nie wiem, czy się panu spodoba. Bardzo skromne. I ja jestem skromny. Może pani pozwoli mi je obejrzeć? Chętnie, chodźmy na górkę. Pochyliła się, aby wziąć wiadra, ale Józef ją wyprzedził. Pani pozwoli, że ją wyręczę. Jestem przyzwyczajona. Ale dla mnie to łatwiej. Poszli dobrze wydeptaną ścieżką, między wysokimi zaroślami bzów, jaśminów i akacji, które długim pasmem ciągnęły się pod górę i osłaniały domek z frontu i z boku. Z prawa rosło kilka starych jabłoni, a obok parkanu skłębiły się zarośla malin, porzeczek i agrestu. Dalej za domem i na prawo od niego był duży ogród warzywny. Od tyłu na granicy posiadłości rosły wysokie, stare brzozy. Mały, niski, drewniany domek był przedzielony sionką na dwie części. Panna Jadwiga otworzyła drzwi na lewo. Wstąpili do kuchenki, skąd nieszczelne drzwi prowadziły do pokoju o niskim suficie i pobielonych wapnym ścianach. Niskie parapety dwóch okien zaledwie sięgały do kolan. Ale było tam jasno i czysto. Jak u Pani tutaj ładnie, powiedział szczerze, gdy się zbliżył do otwartego okna i wyjrzał na zewnątrz. Wydaje mi się, że powróciłem do swego dzieciństwa. Pod moim oknem wówczas rosły nasturcje, takie jak tutaj. Myślałem, że to są kołpaczki krasnoludków. Cieszę się, że się panu podoba. Chcę właśnie wynająć ten pokój z kuchenką. Dam do tego składzik na drzewo i miejsce w piwnicy na kartofle i jarzyny. Czy pan sam? Tak, nałogowy kawaler, jestem uchodźca z Warszawy. Wymienił nazwisko, na które Antoni sporządził dla niego nowy komplet dokumentów. Mam nadzieję, że pani będzie zadowolona ze mnie, jako z lokatora. Ja się czuję sama w tym domku zupełnie dobrze, rzekła kobieta. Pracy mam dużo, ale zimą jest gorzej. Boję się niespodzianej choroby, bo wówczas nie ma komu nawet lekarza zawołać. Oczywiście w każdej potrzebie pani dopomogę. Najtrudniej mi zimą ze śniegiem. Trzeba oczyścić chodnik wzdłuż ulicy i ścieżkę od furtki na górę. Jest to ponad moje siły. Jeśli zamieszkam u pani, będzie to moja robota nawet korzystna dla zdrowia. Jestem przyzwyczajony do wysiłku fizycznego. Więc chce pan wynająć to mieszkanko? Tak. Teraz mieszkam u znajomych. Ale nie chcę być krępowany i ich krępować. Chcę mieć własny, spokojny kąt. A jakie pani wyznaczy mi komorne? Mm, naprawdę nie wiem. No, trzeba jakoś to ustalić. No, chyba piętnaście litrów miesięcznie nie będzie za, za drogo. Zgoda. Jeśli będzie za mało, powiem mi pani szczerze. A ze śniegiem w zimę będę walczył sam. Pani pozwoli, że zapłacę teraz komorne za pierwszy miesiąc. Kobieta roześmiała się. Widzę, że panu to się naprawdę podoba. Oj, bardzo. A kiedy pan się wprowadzi? Nie będę z tym śpieszył. Powoli wszystko tutaj uporządkuję. Zapłacił piętnaście litów i pożegnał kobietę, która wywarła na nim dobre wrażenie. Teraz zależało mu na tym, żeby otrzymać pracę w akademii. Mógłby wówczas w każdej chwili uniezależnić się od luby. Najbliższy dom był w odległości około stu metrów. Znalazł przejście między parkanami i krętą ścieżką poszedł pod górę. Wydostał się na inną ulicę z rzadka zabudowaną, małymi drewnianymi domkami. Mógł więc dojść do swego mieszkania kilku drogami z różnych stron. Pomyślał, że jest to idealna kryjówka dla konspiratora. Wieczorną ciszę zakłócił zgiełkliwy chór wron. Leciały z różnych stron i ciężko opadały na wierzchołki sosen, które porastały sąsiednie wzgórza. Wróciły na noce ze złodziejskich wypraw, dzieliły się nowinami i wrażeniami. Przypomniało to Józefowi, że zbliża się noc. Poszedł prędko do Antoniego, aby go zawiadomić o wynajęciu mieszkania. Mam świetną melinę, powiedział. Trudno marzyć o lepszej. Doskonale. Odosobniony domek, schowany wśród drzew, kilka dość. – A ile tam osób? Jedna, panna. U, przewiduje romans. – Na pewno nie. Brzydka czy stara? Nie jest piękna, ale sympatyczna. Ma ze trzydzieści pięć lat. U podlotek, ironizował Antoni. Będzie mamy się bała. A jak myślisz, czy uda mi się zdobyć u Litwinów wysokie stanowisko modela? Ja przypuszczam, że tak. Do rysunku jesteś dobrym modelem, ale radzę ci powiedzieć, żeś pracował już jako model. Oni mogą cenić rutynę. Powiem, jeśli będzie sposobność. Pożegnał Antoniego i poszedł do domu. W wyznaczonym dniu, przed godziną dziesiątą, wstąpił do gmachu Akademii przy ulicy Świętej Anny. Dawniej był tam Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego. Antoni, przed wielu laty, tam właśnie ukończył studia. Litwini od razu podnieśli wydział do rangi Akademii. W obszernym korytarzu, na piętrze, zastał sporo osób. Mężczyzn zgłosiło się trzynastu. Kobiet było blisko trzydziestu, przeważnie młodych i ładnych dziewczyn. Wśród nich wyróżniała się jedna średniego wzrostu, bardzo skromnie ubrana i bez śladu szminki na twarzy. Wyglądała jak wróbel między kanarkami, ale Józef dowiedział się później, że jest to Janka K. Zawodowa modelka. Miała nieładną twarz, ale była wspaniale zbudowana i nazywano ją kieszonkową Wenus. Wśród mężczyzn było kilku w starszym wieku, a jeden nawet z dużą brodą. Byli kandydatami na modele do portretów. Oczekujący siedzieli na dwóch długich ławkach ustawionych wzdłuż ściany albo stali przy oknach grupkami i rozmawiali przyciszonymi głosami. Dokładnie o dziesiątej godzinie przyszli trzej cywile, litewscy profesorowie. Udali się korytarzem na lewo do kancelarii. Za nimi podążył woźny, który miał mieszkanko przy wejściu z dziedzińca. Był on jednym z nielicznych Polaków, którego nie zwolniono z pracy. Chyba był potrzebny do utrzymywania porządku w salach i sprzątania korytarzy. Wkrótce zaczęto przeglądać kandydatów na modele. W pierwszą kolejkę poszli mężczyźni, może dlatego, że było ich mało. Gdy badano Józefa, powiedział, idąc z radą Antoniego, że dawniej pracował jako model. Gdzie pan pracował? Spytał dyrektor. W Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest pan uchodźcą? Tak. Czy zgadza się pan pozować studentom do aktów? Tak. Czy będzie pan przychodził punktualnie i regularnie? Tak. Do dyrektora zwrócił się jeden z dwóch profesorów, mówiąc cicho po litewsku i wskazując ruchem głowy na Józefa: Czy może pan zacząć pracę w poniedziałek od godziny piątej do ósmej wieczorem? Mogę. Będzie pan zarabiał po dwa na godzinę. Wypłaty raz w tygodniu. Dobrze. Kierownik kancelarii zapisał na drukowanym formularzu imię, nazwisko i adres Józefa. Podał mu wydartą z bloczku kartkę papieru, na której napisał datę najbliższego poniedziałku. Godzinę 17 i salę numer 6. Pan zwróci się z tym w poniedziałek do starosty kursu. On pana wciągnie na listę płacy. Później Józef dowiedział się, że mężczyzn przyjęto czterech. Jednego wkrótce zwolniono, bo się spóźnił do pracy i był niewytrzymały. Modelek przyjęto pięć. Między nimi była Janka, którą przydzielono na kurs rzeźby. Była przyjęta również Eugenia, żona dawnego urzędnika polskiego, którego bolszewicy wywieźli za pierwszym pobytem w Wilnie. Była ona najstarszą z modelek. Ale wyróżniała się piękną karnacją ciała. Dano ją na kurs malarstwa. Modelki później często odpadały. Jedną zwolniono za niemoralne prowadzenie się, druga wyszła za mąż. Natomiast Janka i Eugenia pracowały stale i były cenione i przez profesorów, i przez studentów. Z akademii poszedł do Antoniego, żeby go zawiadomić o uzyskaniu pracy. Malarz wypełnił jego nową kartę uchodźczą. Zrobił na niej meldunek policyjny z powiatu według wzoru, który był na paszporcie jego żony. Józef mógłby teraz się zameldować i podać w rubryce zatrudnienie pracownik Akademii. Chciał jednak zaczekać na rozpoczęcie pracy. W poniedziałek, za kwadrans piąta wieczorem, przyszedł do Akademii. Korytarz na dole był pusty. Udał się na piętro i według numerów na drzwiach znalazł salę szóstą. Ale i tam nie było nikogo. Wrócił na dół i przez oszklone w górnej części drzwi zajrzał do dyżurki woźnego. Była pusta. Wówczas usłyszał, że w pobliżu otwarto drzwi prowadzące w dół na kurs rzeźby. Wszedł woźny. Niósł duży blaszany kosz z podpałką. Józef podszedł do niego i wyjął z kieszeni kartkę. — Pan na rzeźbę? — spytał woźny. — Nie, do rysunku. — Idź pan na górę do sali szóstej, zaraz ze schodów na lewo. — Byłem już, nikogo tam nie ma. — Ha, bo jeszcze za wcześnie, niech pan zaczeka. W piecu dobrze napaliłem, może pan się rozebrać za parawanem i włożyć palto. Potem nie trzeba będzie się śpieszyć. Znów poszedł na piętro. W sali szóstej kaflowy piec był bardzo gorący. Józefowi wydawało się nawet, że jest duszno. Sprawa od pieca stał parawan, za którym było krzesło i taboret. Na ścianie wisiało małe lustro, przed którym można było uczesać włosy. Rozebrał się Wdział na nagie ciało jesionkę, a na bose stopy zasznurowane trzewiki. Tymczasem do sali zaczęli wchodzić studenci. Mieli ze sobą duże tekturowe teczki i rulony papieru. Palta zostawiali na wieszaku przy drzwiach, potem szli do sztaluk i przygotowywali wszystko do rysunku. Rozmawiali po litewsku i Józef nie rozumiał ich, chociaż odróżniał niektóre znane mu wyrazy. Do niego nikt się nie odzywał i nikt go nie przywitał. Był dla nich modelem. Przed piecem stało duże drewniane podium, wysokości przeszło pół metra. Na nim były trzy duże ścienne pudła. Józef usiadł na brzegu podium i czekał. Jeden ze studentów, starosta, włączył światło kilku dodatkowych żarówek zwisających z sufitu w pobliżu podium. Następnie zbliżył się do Józefa i powiedział coś po litewsku. — Nie rozumiem — rzekł Józef. — A rosyjski pan zna? — spytał student. — Tak. — Proszę ze mną do stołu. W głębi sali z lewej strony był długi stół, na którym studenci kładli teczki i książki. Starosta wyjął z szuflady drukowany formularz. — Jak nazwisko? — Spytał Józefa Makarewicz. Student napisał dużymi literami u góry formularza. Makarewicius. Józef. Student dopisał Jołzas. Potem powiedział, że jest to lista płacy, w której będą notowane godziny pozowania. Kiedy zacznę? Gdy przyjdzie profesor. Ta godzina już się liczy. Po kilku minutach do sali wszedł mężczyzna w starszym wieku. Był to profesor W., dziekan wydziału, który prowadził kurs rysunku. Przywitał studentów i kazał im wyjść z sali. Zazwyczaj tak robiono przy ustawianiu modela. Obecność studentów mogła być krępująca. Natomiast model ustawiony stawał się pomocą naukową. Profesor W., który na przeglądzie modeli wybrał Józefa na swój kurs rysunku, zwrócił się do niego po polsku. Czy zna pan rosyjski? Znam. Będziemy więc mówić po rosyjsku. Dobrze. Józef zrozumiał, o co idzie. Litwini bojkotowali urzędową mowę polską. Jeśli zaś nie mogli porozumieć się z Polakami po litewsku, Wolali mówić po rosyjsku, a później, gdy Wilno zajęli Niemcy, po niemiecku. Po polsku rozmawiano wyjątkowo, kiedy inaczej nie można było się porozumieć. Później Józef się przekonał, że profesorami Akademii są ludzie kulturalni, którym szykanowanie Polaków sprawiało przykrość. Musieli jednak zastosować się do wymagań nacjonalistów. Proszę zostawić trzewiki na podłodze i wejść na podium, powiedział profesor. Palto proszę położyć z boku. Józef stanął po środku podium w jaskrawym świetle kilku żarówek. Profesor obejrzał go i przez chwilę się zastanawiał. Potem rzekł, na pierwszy raz dam panu łatwą pozę. Niech pan ją dobrze zapamięta. Kazał Józefowi usiąść na sześcianie pośrodku podium, twarzą do sali. Potem ustalił pozę. Lewa stopa cofnięta, prawa wysunięta do przodu. Lewa dłoń oparta na lewym udzie. Prawa na prawej stronie biodra. Profesor sprawdził pozę i zawołał z korytarza starostę. Kazał mu zarysować kredą na podium miejsce, w którym stał sześcian i były oparte stopy modela. Potem wyszedł z sali. Starosta zawołał studentów. Zaczęto losowanie miejsc do ustawiania sztaluk. Józef obserwował studentów i słuchał ich rozmów. Później się dowiedział, że wśród dziesięciu studentów było dwóch Polaków, mówiących dobrze po litewsku, i jeden Rosjanin. Wśród pięciu studentek były trzy Litwinki, jedna Tatarka i jedna Żydówka. Pierwsza godzina pozowania była łatwa, bo trwała krótko. Dużo czasu zajęło ustawienie modela przez profesora, a potem losowanie miejsc i przygotowanie sztalug do rysunku. Rosjanin wylosował marne miejsce, ale poradził sobie w ten sposób, że usiadł na niskiej skrzynce między podium i sztalugami innych studentów. Rysował trzymając karton oparty na kolanie. — Piętnaście minut przerwy! — powiedział starosta. Józef zszedł z podium, wdział palto i wzół trzewiki na bose stopy. Zaczął wolno spacerować w swoim kącie obok parawanu. Wszyscy studenci wyszli na korytarz, żeby się spotkać z kolegami z innych kursów albo wypalić papierosa. Druga godzina pozowania trwała 45 minut i była o wiele trudniejsza. Józef nie miał doświadczenia zawodowego i siedział zbyt sztywno. Męczyło to naprężone mięśnie i ścięgna. Poza tym było mu zimno, bo często otwieranie drzwi przez studentów wyziębiło salę. Z tyłu od strony dużego kaflawego pieca promieniowało ciepło, ale z przodu marzł. Był jednak wytrzymały i łatwo znosił chłód. Najwięcej mu dokuczał wysiłek, by zachować dokładnie pozę, która dla modela wprawnego była łatwa. W trakcie drugiej przerwy starosta powiedział do Józefa: Jeśli pan w czasie pozowania bardzo się zmęczy, proszę zrobić dodatkowo krótką przerwę. Ale Józef postanowił nie korzystać z żadnych ulg. Nieświadomie naśladował w tym modeli zawodowych, którzy starają się wytrzymać najtrudniejsze pozy. Pod tym względem celowała Janka, która zbudowana jak posąg, pozowała, jakby była posągiem. Natomiast Eugenia nie miała tej ambicji wytrzymałości. Wykłócała się z profesorem, gdy uważała pozę za zbyt trudną. Często robiła dodatkowe przerwy. Inną modelkę może by zwolniono z pracy. Ale była królową w klasie malarstwa. Profesor G., który prowadził tę klasę, powiedział Józefowi, gdy on później pozował dla niego prywatnie, że Eugenia jest najlepszą modelką dla malarza. Ma tak piękną i bogatą karnację ciała, że trudno znaleźć dość barw, tonów i odcieni żeby ją chociaż w przybliżeniu odtworzyć. Siedział nieruchomo i aby czas mijał, starał się zająć myśli jakimiś sprawami. Zaczął nawet mnożyć dwucyfrowe liczby, ale wciąż mu przychodziło do głowy, ile jeszcze minut zostało do końca pozowania. Czasem zdawało mu się, że już minęło 45 minut. Lecz starosta tego nie dostrzegał. Zaczął obserwować studentów, którzy byli w zasięgu jego spojrzenia. Jeden z nich, Litwin, zbliżył się do niego i spytał po rosyjsku: Czy pozwoli pan dotknąć kolana? Proszę. Odparł nieco zdziwiony. Student nacisnął lekko skórę na lewym kolanie obok rzepki. Potem podziękował i odszedł. Później Józef dowiedział się, że studentom nie wolno dotykać modeli bez pozwolenia, ale dość często się zbliżali i oglądali kolana, stopy, łokcie. A pod koniec drugiego tygodnia pozowania Józef zobaczył na sztaludze rysunek jednego ze studentów, na którym model wyglądał jakby odarty ze skóry. Na tle ogólnego zarysu ciała były dokładnie narysowane wszystkie mięśnie, ścięgna, wiązadła. Ogarniało go coraz większe zmęczenie. Zdawało się, że każda inna poza byłaby lepsza niż ta, w której trwał, lecz siłą woli hamował chęć poruszania się, zmiany pozy, zrobienia przerwy. Wreszcie starosta, który często spoglądał na zegarek, powiedział koniec. Odetchnął z ulgą i wstał. Prawie kulejąc, zszedł z podium. Wziął jesionkę i trzewiki. Udał się za parawan. Mimo zmęczenia był zadowolony, że rozpoczął pracę. Jakoś to wytrzymam myślał. Może potem będzie lżej.